Drogie panie, witamy na kolejnym spotkaniu dla kobiet online w ramach projektu Kobiece Poniedziałki. Dzisiaj gościmy panią Martę Jakubczyk. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Żona, mama, psychoterapeutka, też znana wielu kobietom z adwentowej akcji na Pogłębiarce, ale też z grupy Pogłębiarka dla kobiet. Dzisiejszym naszym tematem będzie wewnętrzna dziewczynka i w trakcie tego tematu, podczas naszej wspólnej rozmowy, będziemy starały się nawiązać tą bliższą relację z wewnętrzną dziewczynką, odkrywać sposoby, w jaki sposób możemy odkrywać to wewnętrzne dziecko. Dlatego zostańcie z nami, zapraszamy do tego, aby udostępnić tą transmisję na Facebooku, na swojej tablicy, bądź też link z YouTube'a, aby wysłać SMS-em. I chciałabym, abyśmy to spotkanie rozpoczęły króciutką modlitwą, aby zaprosić Pana Boga do tego czasu rozwoju. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, stajemy przed Tobą takie, jakie jesteśmy, z całą historią naszego życia, z tymi dobrymi momentami, ale też z chwilami smutku, zranień, krzywdy. Chcemy w Twoim sercu zanurzyć te wszystkie doświadczenia, które były naszym udziałem, wszystkie relacje, które budowałyśmy, wszystkie wydarzenia. Chcemy oddawać Tobie tu i teraz nasze serca, aby w perspektywie Twojej miłości przeżywać ten czas, aby w perspektywie Twojej miłości przyglądać się naszej wewnętrznej dziewczynce. Proszę Cię, posyłaj swojego Ducha Świętego do każdej z nas, abyśmy z odwagą weszły w ten proces rozwoju wewnętrznego, abyśmy z odwagą mogły przyglądać się tym wszystkim przestrzeniom, które potrzebują uzdrowienia. Otwieramy swoje serca na ten proces, otwieramy swoje serca na to, co Ty chcesz uczynić i prosimy Cię, abyś wydobywał naszą wewnętrzną dziewczynkę, abyśmy mogły stawać się z każdym dniem coraz bardziej do Ciebie podobne. I Ciebie, Maryjo, zapraszamy do tego czasu. Ty, która byłaś najpiękniejszą, jesteś najpiękniejszą z niewiast. Otaczaj nas płaszczem swojej opieki, pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Drogie Panie, zawsze na początku zapraszałyśmy do tego, aby zaparzyć sobie dobrą kawę, herbatę, ale dzisiaj myślę, że tylko i wyłącznie chłodna woda, więc wierzymy, że to będzie dla Ciebie, dla każdej z nas dobry, przepiękny i wartościowy, ubogacający czas. Na początku chciałabym, abyśmy sobie opowiedziały tak króciutkim wstępie, po co w ogóle zajmujemy się tematem wewnętrznej dziewczynki. Kilka zdań, dlaczego ten temat jest ważny i jakie są konsekwencje brakiem zajęcia się tą wewnętrzną dziewczynką. Więc to pierwsza kwestia i jak w praktyce to zrobić, jeżeli właśnie jesteśmy zabiegane, tak? Bo jednak nasze życie jest w pędzie, tak? Jak się zatrzymać nad tą wewnętrzną dziewczynką? Dlaczego warto się nią zajmować? Coraz bardziej widać, że po prostu to wypływa z nas wewnętrznie, że jest jakaś potrzeba zająć się taką częścią w nas, która jest delikatna, która ma w sobie najwięcej zranień, trudnych emocji i że bez zajęcia się tą częścią, ja mam takie doświadczenie w gabinecie, że coraz częściej zaczęłam mówić o wewnętrznej dziewczynce, gdy zauważyłam, że przychodzą do mnie kobiety w sile wieku, młode mamy, trochę może starsze też mamy i że jakby mianownik wspólny jest taki, że to są kobiety niezadowolone z życia. Są jakby obciążone różnymi rzeczami, są sfrustrowane tym, że na przykład nie mogły realizować takiej swojej części twórczej, takiej bardziej artystycznej, że opowiadają na przykład o swoich mamach czy babciach
właśnie w taki sposób, że nie dostały tej części takiej właśnie frywolnej, dziecięcej, tylko od razu obowiązki, od razu zajmowanie się innymi. I to wszystko zbierając jakby razem, tworzył się taki obraz kobiety, która ma w sobie jakby taką przestrzeń do bycia, zajmowania się sobą, o może w tym tylko momencie, w którym jakby jest, cudzysłowie, tak staropolsko można powiedzieć, na wydaniu. Wtedy jest na to przestrzeń, żeby patrzeć, jak się ubiera, jak czesze włosy, żeby jakby robić jakąś taką przestrzeń dla siebie, ale gdy wchodzi w rolę na przykład żony i mamy, to bardzo szybko te wszystkie kolorowe rzeczy wokół znikają i twarz staje się jakaś taka bardzo właśnie obciążona. I jakby no, tych też zadań jest bardzo dużo do realizacji. Oczywiście, że tak jest realnie, ale jakby coś tu jakby... Czyli gubimy tą wewnętrzną dziewczynkę w tej monotonii życia, tak? Wśród tych wszystkich obowiązków. I to jest jakby taka jedna część ludzi, powiedzmy, część kobiet. Ale jest też jakby inna grupa kobiet, które mają bardzo trudne doświadczenie swojego dzieciństwa. I jak myślimy o wewnętrznej dziewczynce, to można sobie zrobić takie ćwiczenie, moje takie pierwsze i główne wspomnienie emocjonalne. Możemy jakby próbując nawiązać kontakt z tym swoim wewnętrznym dzieckiem, zobaczyć, ile to dziecko ma lat. Jakby to, co nam najbardziej spontanicznie przyjdzie do głowy, jakiś obraz, czy ja właśnie w jakimś wieku konkretnym albo w konkretnej sytuacji, to jakby jest taki sygnał do nas, że to jest taki moment w dzieciństwie tej osoby, który wywarł duże piętno. I bardzo często to są bardzo trudne momenty. Oczywiście są dziewczyny, kobiety, które mają piękne wspomnienia z dzieciństwa, właśnie tej takiej lekkości, frywolności, zabawy i tak dalej i to wspominają. Ale jednak duża, większa liczba kobiet, przynajmniej z którą ja miałam do czynienia, mówi o takich zahamowaniach, trudach. I dopóki jakby nie mamy tego poczucia nad obowiązku różnymi jakby kwestiami codzienności, czyli praca, dzieci, mąż, to jeszcze to jakoś funkcjonuje. Bo myślę, że wypowiadam się o polskich kobietach. Polskie kobiety są bardzo zaradne. Ale gdy dochodzi to przeciążenie, to jest taki moment, w którym już niezadbanie o siebie wpływa na całą rodzinę. Bo właśnie... Czyli to nie jest egoistyczna potrzeba, tak. Że ja jakby zajmuję się tą wewnętrzną dziewczynką tylko i wyłącznie dla samej siebie, do karmienia swoich potrzeb, jakichś pragnień, tylko to też ma wpływ na te relacje i to jest bardzo ubogacające, tak? I też myślę, że to ma wpływ na to, że ja pozwalam też innym osobom, żeby to dziecko wewnętrzne też w nich wzrastało, tak? Żeby każdy dbał o tą przestrzeń. Myślę, że to pięknie można właśnie obserwować w sobie swoje wewnętrzne dziecko, patrząc, jak moje dzieci rosną, czego potrzebują, jak się zachowują. I to na pewno będzie moment, w którym będziemy się konfrontować ze swoimi jakby przekazami z domu rodzinnego. I co dzieci mogą, czego nie mogą, czy mają głos, czy mają wybór, czy nie mają wyboru. Pokolenie moje i jeszcze dalej, to jest pokolenie... dzieci, rodziców, którzy nie mieli przestrzeni zajmować się jakby potrzebami emocjonalnymi. To są, jakby warto patrzeć na to pokoleniowo, że to nie jest jakaś kwestia winy jednej czy drugiej osoby, tylko patrząc na to szerzej, możemy mieć taką świadomość, że na przykład rodzice naszych rodziców walczyli o przetrwanie. I gdy walczymy o przetrwanie, najważniejsze jest, żeby mieć co zjeść, żeby mieć dach nad głową i żeby było bezpiecznie. Więc oni o to dbali. Nasi rodzice są dziećmi tych rodziców, więc zapewne mają olbrzymie braki emocjonalne, ciepła, bliskości, bo tamci jakby ich rodzice nie mieli przestrzeni. Uwaga była przekierowana na inne sprawy. I dopiero nasze pokolenie to jest pokolenie, gdzie my możemy się zajmować
potrzebami emocjonalnymi bardziej. I to się rzeczywiście dzieje. Jakby teraz rodzice zastanawiają się, jak widzą jakieś zachowanie dziecka, to patrzą, jaka za tym idzie potrzeba dziecka. Gdy dziecko zachowuje się jakoś agresywnie, to nie jest już zatrzymywanie się tylko na tej agresji, ale patrzymy, jakie tam są braki, jaka jest potrzeba, jaki głód. I to się dzieje teraz w tym pokoleniu, bo rzeczywiście na to jest teraz przestrzeń. Więc jakby dlaczego warto? Dlatego, bo mamy na to teraz przestrzeń. Jest bezpiecznie, nie ma wojny, nie ma już jakby takiej przynajmniej średniej krajowej, jakiejś totalnej biedy. Jest przestrzeń na to, są też, jest dostęp, jest internet, jest możliwość zajęcia się tymi potrzebami po prostu, więc warto to robić. Dlatego też to robimy i cieszymy się, że mamy do tego przestrzeń. Dzisiaj zadałam kilka pytań, zanim rozpoczęła się ta transmisja i wierzę, że te historie, czy te pytania, które się zrodziły w sercach tych kobiet, posłużą nam do tego, abyśmy się poruszyły w tym temacie. Okay. Więc chciałabym na początek przytoczyć króciutką, w kilku zdaniach, historię pewnej kobiety, która potwierdziła, jak ważny jest dla niej teraz ten temat, jak bardzo Bóg jej pokazuje to na tapetę. Zajmij się swoją wewnętrzną dziewczynką. Więc zacytuję, tak? Mam teraz taki czas, jakbym przeżywała swoje życie na nowo i właśnie jestem na etapie skupienia się na małej dziewczynce. Tylko teraz przeżywam to na nowo z większą świadomością. Mam nadzieję, że dzisiaj dowiem się, jak tą dziewczynką się odpowiednio zaopiekować, bo wiem, że ona zostanie ze mną na zawsze. Ale właśnie, jak zachować zdrowy balans między kobiecością, dorosłością, a tą małą wewnętrzną dziewczynką, która jest, a często właśnie, no właśnie przez jakieś trudne doświadczenia, w niespodziewanych momentach daje o sobie znać, często wyrywa się na zewnątrz i szuka, bardzo często w zły sposób, tego, czego nie dostała w dzieciństwie. Jak tę dziewczynkę zaspokoić, mając 37 lat? Myślę, że tutaj mogą pewne panie dopowiedzieć, mając 60, 80 lat. Jak tą dziewczynkę zaspokoić? I tutaj też dalej dopowiada ta kobieta, że zaczęłam myśleć, czy potrafię w ogóle siebie przytulić, tą swoją małą wewnętrzną dziewczynkę. Raczej ją wypycham i nie pozwalam sobie na to. W końcu jestem dorosła. Tak byłam nauczona. Zabrania mi jej żyć. A to nie pomaga, wręcz przeciwnie, to walka samej ze sobą, bo ta dziewczynka jest, żyje. I bardzo często zaprzeczam właśnie brak akceptacji tego wewnętrznego dziecka, bo ono ciągle jest, nie jest takie, jakie być powinno, że taki miała przekaz w dzieciństwie. Więc to taki złożona jest historia, ale myślę, że tutaj dotykamy, myślę, że bardzo mocno tego balansu. Jak jako dorosła kobieta mam... No właśnie, podejmować te dojrzałe decyzje, jakieś trudne obowiązki, będąc w małżeństwie, będąc w relacjach, w pracy zawodowej, gdzie muszę być twarda, gdzie muszę być nieugięta, gdzie muszę iść jak przecinek przez życie, a jednocześnie jak zadbać o te potrzeby. No właśnie, dlatego tak trudno jest rozmawiać o wewnętrznej dziewczynce bez kontekstu kobiety i bez kontekstu dobrego, troskliwego rodzica. Czyli możemy jakby, jesteśmy w tej jednej płci, czyli bez na przykład czułej i troskliwej mamy wewnątrz. Ponieważ dziecko samo, małe... Czyli każda z nas ma też wewnątrz czułą mamę, tak? A przynajmniej ma do niej zdolność. Ponieważ jakby rozmawiamy o dziewczynce tak, jeżeli zidentyfikujemy naszą wewnętrzną dziewczynkę, poznamy jej jakieś głody, potrzeby, to rzeczywiście, jakby damy jej głos, no to ona będzie krzyczała, coraz bardziej się upominała o te swoje potrzeby, o te swoje głody, bo jeżeli dajemy jej przestrzeń wreszcie, gdzie być może w dzieciństwie nie miała do tego w ogóle prawa, no to ona rzeczywiście krzyczy. I teraz nie jest dobrze, jeżeli ona przejmie całkowitą kontrolę nad naszym życiem, bo my jakby nie możemy zostać przy samym obrazie wewnętrznej dziewczynki, gdyż właśnie no, dzieci nie podejmują decyzji, dzieci nie mają odpowiedzialności. Więc jeżeli jestem realnie dorosłą kobietą i mam męża, mam dzieci, mam pracę, no to do odpowiedzialności, do podejmowania decyzji wysyłam wewnętrzną kobietę. I ta wewnętrzna kobieta będzie wiedziała, i jakby ja bardzo lubię taką metaforę, że na dowodzeniu jest wewnętrzna kobieta, bo ona jest dorosła, aktualna i ona ma prawo podejmować decyzje.
Ale to trochę tak jak w Trójce Świętej. Z jednej strony jest wewnętrzne dziecko, ale jakby z drugiej strony może być ta wewnętrzna, czuła matka, która właśnie słucha potrzeb dziecka i zastanawia się nad tym, jak pogodzić to wszystko, co się dzieje w życiu. Czyli tu dziecko krzyczy, tu są obowiązki i praca, tu są jakieś zadania i jakieś relacje. Mhm. I dopiero jakby w tym trójkącie, kiedy nauczymy się świetnej współpracy ze sobą wewnętrznie, to ten rozwój zaczyna iść do przodu, zaczyna być lżej. Ale to nie jest oczywiście takie proste, bo możemy powiedzieć tak, super, żeby każda z nas miała w sobie wewnętrzną, czułą mamę. Mhm. Każda jest w jakimś sensie zdolna do tego. Jedna ma to bardzo naturalnie, na przykład mając doświadczenie czułej mamy czy czułej cioci, więc może sobie to uwewnętrznić, ale... A co jeśli nie miałyśmy takich doświadczeń? Właśnie, ale jeżeli nie miałyśmy, to jest długi proces, żeby móc w sobie rozwijać tą część czułej mamy, rozwijać w sobie taką część, która będzie umiała się zaopiekować swoimi potrzebami, głodami, ale nie będzie tego robiła za wszelką cenę, jakby nie patrząc na nic. Mhm. Ta współpraca daje szansę na jakąś równowagę. I jakby odwołując się do tej historii tej kobiety, mam 37 lat, mam jakieś zadania, role i wreszcie skontaktowałam się ze swoimi głodami, ze swoją wewnętrzną dziewczynką. I danie sobie prawa, że być może skontaktowałam się z tą wewnętrzną dziewczynką właśnie teraz, bo właśnie teraz jest przestrzeń. Jestem na to gotowa? Tak, jestem na to gotowa, tworzy się jakaś przestrzeń, albo już bez niej nie mogę, prawda? Bo ona już tak głośno krzyczy, że bez niej nie mogę. Potrzebuję się nią zająć. Jeżeli będę w takiej postawie, że no trzeba się nią zająć, to znowu, to jest z takim rysem bardzo szorstkim, z batem, prawda? Jak ją ustawić, żeby ona nie krzyczała? A tutaj chodzi o to rozwijanie serca do samej siebie. I tutaj nam przychodzi z pomocą to wyobrażenie czułej mamy, które, jak ona by słuchała tych potrzeb, jak ona by nazwała te emocje, które się uruchamiają. Nie od razu trzeba szukać rozwiązania. Czuła mama wie, że czasami wystarczy przyjść i przytulić dziecko albo pobyć z nim, kiedy ono płacze. Nie trzeba od razu dawać mu rozwiązania, widzisz, mogłeś zrobić tak, tak i tak. I jakby badanie tego w sobie, szukanie inspiracji, skąd ja mogę przyglądać się, jeżeli nie mam w sobie naturalnie tej wewnętrznej czułej mamy. To czasem, ja czasem mówię kobietom, że jeżeli nie mam doświadczenia żadnej ciepłej i czułej kobiety w swoim życiu, to jeżeli się rozwijam duchowo, to mogę sobie też to wyobrazić, jak na mnie patrzy Bóg Ojciec, prawda? I tu przełożyć to wyobrażenie, kim mogłaby być kochająca, czuła mama we mnie. Właśnie, bo Bóg Ojciec ma właśnie cechy ojca, ale również właśnie tej czułej matki, więc my po prostu możemy do niego przybiec i w nim... Właśnie tutaj też bardzo ważne pytanie, jeżeli chodzi o taki rozwój właśnie psychologiczny w kontekście duchowości. Wiele też kobiet, które nas słucha, są we wspólnocie. Właśnie jak to pogodzić? Ten rozwój wewnętrzny, to przyglądanie się swoim potrzebom, zranieniom, jakieś trudne historii życia. Na ile my możemy w ogóle same sobie pomóc? Właśnie. To jest też ważne pytanie. Tak. Na ile możemy sobie same pomóc, a na ile ta historia nigdy na przykład do końca będzie nie do odgadnienia? Pewne będą jakieś tajemnice naszego życia, być może takie przestrzenie, które nie będą uzdrowione w pełni. Właśnie, gdzie jest to miejsce na pracę z psychologiem, z psychoterapeutą, też praca wewnętrzna, a gdzie już jest ta przestrzeń, gdzie Bóg wkracza właśnie z tym uzdrowieniem i właśnie jak się w tym odnaleźć? W moim odczuciu nie ma w ogóle jakby konfliktu między wkraczaniem Boga z uzdrowieniem a pracą terapeutyczną. Że On nad tym jest. Po prostu. Pierwsze zadanie, rzeczywiście jak podchodzę do tego tematu, jeżeli słyszę temat wewnętrznej dziewczynki i czuję, że mnie to uruchamia, to rzeczywiście pierwsze zadanie to jest rozeznać, czy to jest takie na takim poziomie trudu, że ta dziewczynka na przykład była właśnie schamowana i nie mogła na przykład rozwijać się twórczo i artystycznie. Jeżeli to jest ten poziom głodu, to jesteśmy w stanie sobie, myślę, same pomóc.
myśleć sobie, już będąc dorosły, dawać sobie tą przestrzeń na to, czy ja wolę jechać na rowerze, czy wolę jechać autobusem. W małych rzeczach, prawda? Mhm. W małych decyzyjność, tak, to czego nie miałam w dzieciństwie. Tak, tak. Czy chcę założyć to, czy tamto? Pozwolić sobie popatrzeć, co mam w szafie i dać sobie czas, zanim wybiorę coś, nie założę czegoś pierwszego, lepszego, prawda? Mhm. Tu sobie mogę poradzić, ale jeżeli mam w sobie taką intuicję, albo mam też doświadczenie i wspomnienie, że to dzieciństwo to jest bardzo trudne dla mnie, że tam są duże rany, że są trudne relacje nieprzepracowane z rodzicami. Jeżeli mi to wraca, jeżeli widzę, że trudno mi jest budować zdrowe relacje w swoim życiu, to to są wszystko takie momenty, w których warto jednak korzystać ze wsparcia terapeutycznego. Mhm. No właśnie, bo tak mi się zrodziło teraz pytanie, bo często właśnie na rekolekcjach, czy będąc we wspólnocie, przechodzimy modlitwę przebaczenia. Mhm. Czyli nawet osoba, która podjęła decyzję w swoim sercu, że przebaczam swoim rodzicom, swojej mamie, swojemu tacie, swojemu rodzeństwu, wszystkim osobom, które miały wpływ na całe moje życie, to mimo tej decyzji przebaczenia, nadal ja jestem odpowiedzialna za tą relację ze swoją wewnętrzną dziewczynką, bo te potrzeby nadal są, prawda? Tak. To jest bardzo ważne, żeby zauważać w sobie, ja mogę mieć w sobie postawę przebaczenia, chcieć tego przebaczenia, ale jeżeli widzę, że tam mi się wylewają różne emocje, albo że nie jestem w stanie budować zdrowych relacji w swoim życiu, to znaczy, że do tego przebaczenia potrzebuję czegoś, coś przepracować, coś dotknąć, coś przepłakać. I wiem, że jest szansa na to, żeby Bóg wszedł w te miejsca i żeby móc przepłakać różne rzeczy. Ale wewnętrzna dziewczynka to jest coś bardzo delikatnego w nas, najbardziej delikatnego. I częstym głodem wewnętrznej dziewczynki jest obecność, bliskość. I teraz tak, jeżeli nie mam w sobie doświadczenia realnej bliskości z jakimś człowiekiem, a bliskość z Bogiem jest jednak czymś jeszcze trudniejszym do uchwycenia, to leczące jest to, że jestem w relacji z drugim człowiekiem i wreszcie po tylu latach jestem w stanie mówić do niego o swoich potrzebach, ta druga strona reaguje na to, pokazuje, jestem w stanie realnie doświadczyć, że jestem jakoś, moje potrzeby są ważne. Czy jakby zranienia leczymy nie poza relacjami, tylko i wyłącznie w gabinecie terapeutycznym, tylko właśnie w kontekście konkretnej relacji, prawda? Ja kiedyś na przykład wiele lat temu w rozmowie z moim kierownikiem duchowym, kiedy rozmawialiśmy o różnych przestrzeniach, usłyszałam, że Ewa, ale właśnie te twoje zranienia, które się pojawiły, traumy z przeszłości, ty jakby nie uleczysz siebie, uciekając do kąta, wymiksowując się z pewnych relacji, bo tak jest łatwiej. No właśnie, być może w takie mechanizmy też jako dziewczynki wchodziłyśmy, bo tak było wygodniej, bo nie chcę się konfrontować z kolejnym zranieniem, z kolejną relacją, której właśnie te potrzeby są pomijane, czy nawet mogą być, no tak jakoś cały czas do mnie wraca, że są też przecież sytuacje, no nie wiem, znęcania psychicznego, fizycznego też w dzieciństwie i być może jest bardzo trudne wrócić do tych momentów. I też mi się zrodziło takie pytanie, bo też tutaj na początku Pani jakby zaprosiła nas do tego, żeby przypomnieć sobie takie pierwsze jakieś wspomnienia emocjonalne, a czy są, czy jest w ogóle taka możliwość, że były aż tak mocne traumy, że my w ogóle możemy mieć taki poziom wyparcia, że nie pamiętamy nic ze swojego dzieciństwa i nie jesteśmy w stanie do tego wrócić? Jeżeli tak jest, właśnie o to chodzi. Nie można tego robić samemu, bo to może być powielenie traumy tak naprawdę. Jeżeli chcę wyjść do siebie właśnie w rozwoju z czułością i z troską, to pierwszym takim etapem do rozwijania się jest odważenie się o poproszenie o pomoc, żeby nie musieć robić tego sama. I jeżeli mam w sobie intuicję, to lepiej w ogóle nie dotykać tego tematu wewnętrznej dziewczynki. No bo właśnie, tam nas czeka dużo trudnych, bolesnych rzeczy. Wiem, bo borykałam się z tym bardzo mocno właśnie, kiedy robiłyśmy ten kurs adwentowy. Dlatego on został zabrany jakby z takiej otwartej przestrzeni. Ze względu właśnie na to, że ja się przestraszyłam tego, że tracimy totalnie kontrolę, kto to ogląda. I czy sobie z tym radzi tak, w ogóle. Dokładnie tak, dokładnie tak, więc zajmowanie jakby... Moja taka jakby rada jest taka, że możemy się zajmować same
czułą, małą dziewczynką w takim kontekście właśnie rozwijania swojej kreatywności, twórczości, odblokowywania się w różnych rzeczach, to można robić sama. No właśnie, tutaj chciałabym też do tego zadać kilka pytań, bo przygotowując się do dzisiejszego naszego spotkania, cały czas mi wracało też cytat ze Słowa Bożego, kiedy Jezus powiedział, jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. I ja w ogóle bardzo lubię przyglądać się właśnie tej postawie dziecka, gdzie ja myślę, że to nie tylko w kontekście w ogóle wracania do swojego dzieciństwa, tylko jakby Bóg zaprasza nas do tego, do takiej postawy właśnie nie infantylności, ale dziecka, które jest otwarte, odważne, ufne, które podejmuje nowe wyzwania, które wchodzi, jakby próbuje nowych smaków, nowych miejsc, nowych relacji, gdzie nie ma jeszcze jakichś barier aż tak mocnych, jak my dorośli jesteśmy często powściągliwi. Oczywiście też ważna jest ta roztropność, tak, którą nabywamy, ale ja na przykład ostatnio bardzo mocno się przyglądam i wracają mi jakieś takie momenty z dzieciństwa, gdzie jakby wychodzi to w kontekście różnych sytuacji, do których Bóg mnie zaprasza, czy to w kontekście jakiejś pracy zawodowej, czy służby we wspólnocie, czy w rodzinie, gdzie widzę jakieś swoje lęki, że jakby straciłam taką pierwotną odwagę, jak ja często mówię moim znajomym, że ja jako mała dziewczynka, dla mnie ryzyko nie istniało. Po prostu chciałam czegoś spróbować, chciałam gdzieś wejść, oczywiście na poziomie jakimś moralnym wszystko okej, ale ja chłonęłam ten świat całą sobą, tak? Poziom twórczości, jakby naprawdę cieszyłam się każdym dniem i byłam taka pełna pasji. Gdzieś właśnie jakieś zranienia, głównie od rówieśników, one, czy odrzucenia, właśnie nieprzyjęcia taką, jaką jestem, zostały gdzieś zakopane, przykurzone i ja widzę, że na przykład często w decyzjach czy nie podejmowaniu pewnej służby właśnie nawet dla drugiego człowieka i jest właśnie pamiętaj, jak byłaś potraktowana, pamiętaj, jak się wtedy i wtedy zadziało, byłaś nieprzyjęta, na pewno wyjdzie taka i taka wada, jakby takie, jakby cały czas życie, znaczy nie mówię cały czas, ale wspominanie jakichś wydarzeń z przeszłości, które rzutują na przyszłość, która ma się dokonać, ale nie może, bo są jakieś właśnie te blokady, a właśnie jakoś mi cały czas towarzyszyło to, że właśnie w Bogu nie ma lęku. W Bogu jest cały czas to życie twórcze, nowe, że Bóg zaprasza nas do tego procesu. Znaczy On wie o tych traumach. Cały czas coś jakby do mnie wraca bardzo mocno, że On wie, jaka jest moja historia życia, każdej kobiety, która to ogląda, ale chce nas wprowadzić w ten proces rozwoju, bo widzi, co jest dalej. Prowadzi nas do tej pełni człowieczeństwa, pełni kobiecości, którą ma dla nas, tak? Czyli właśnie chce odblokować ten potencjał twórczy, chce odblokować nas do budowania takich zdrowych relacji, że to jest jego wola. I tak sobie dzisiaj myślałam, że tak naprawdę odkrywanie tej wewnętrznej dziewczynki może nam bardzo mocno pomóc wejść w tą wolę Bożą dla naszego życia, jeżeli chodzi o taką właśnie twórcze życie. Tak, jakby tu warto rozróżnić. Swobodne dziecko, a dziecko, które już jest wyuczone, już jest ustawione. Swobodne dziecko to jest właśnie to, które nie ma jeszcze zahamowań. To, które jakby jeszcze nie ma w sobie refleksji, że jak zrobię tak, to może ktoś mnie odrzuci. Ono jest jakby ufne, ono jest bardzo ciekawe świata, ono chce sprawdzać, testować. Jakby nie widzi ograniczeń, nie jest zawstydzone. Nie zakłada z góry odrzucenia, tylko wchodzi w relacje. I to, co się dzieje z nami przez doświadczenia w relacjach tych najbliższych, wraz z rozwojem, no też od małego dziecka się niczego jeszcze nie oczekuje, prawda? Ale od 6-latka już się coś oczekuje, od 7-latka i tak dalej, te oczekiwania coraz bardziej rosną, więc już jakby swoboda dziecka maleje. I jakby w tym kontekście jak najbardziej warto kontaktować się właśnie ze swoją częścią taką swobodną. Czy ja w ogóle miałam przestrzeń w swoim życiu przyglądać się sobie swobodnej? Czy ja siebie swobodną pamiętam? Miałam 3 lata, czy jeszcze 6 lat? Bo jeżeli są te elementy, to są takie momenty, które warto na przykład brać pod uwagę, gdy się wybiera zawód. Gdy się wybiera jakby to, co się chce robić w życiu. Co mnie interesowało, gdy byłam dzieckiem, gdy jeszcze mnie nikt nie narzucił albo nie podpowiedział, że może lepiej to, a lepiej tamto. Co było moją pasją, prawda? A jeżeli tego nie miałam,
nie miałam takiej możliwości, bo bardzo szybko jakby wpadłam właśnie w to patrzenie, co będzie mi służyło, żebym była przyjęta na przykład w rodzinie albo w grupie rówieśniczej. Mhm. Jeżeli tego nie miałam, to jeżeli się we mnie budzi teraz ta wewnętrzna dziewczynka, to ja się mogę teraz zastanawiać, czy wolę to, czy wolę tamto. Zawsze mi było łatwiej rysować czy śpiewać, prawda? Co jest moimi naturalnymi talentami. I one są na jakimś poziomie, tak jak Bóg nam je dał, do rozwoju. Mm-hmm. Więc my tak samo możemy w każdym momencie życia zastanawiać się, co ja mogę rozwijać z tego swobodnego dziecka. To swobodne dziecko w nas będzie dawało siłę do rozwoju, do zmian. Ale jeżeli to swobodne dziecko dostało tak dużo trudnych doświadczeń, to my się ze swobodnym dzieckiem tak łatwo nie spotkamy. I często właśnie tu jest potrzebny proces terapeutyczny, by móc uleczyć te wszystkie rany. Oczywiście, jak jest się osobą wierzącą, to modlitwa, relacja z Bogiem, to oczywiście, że pomaga. I jakby służy i prowadzi. Ale jakby, no, mogę mówić o swoim doświadczeniu. Jestem psychoterapeutką, ale jestem osobą wierzącą i bardzo mocno rozeznawałam to też w rekolekcjach ignacjańskich, czy moja praca jako psychoterapeutka jest realizowaniem powołania, czy czymś sprzecznym. I jakby po całym procesie rekolekcji ignacjańskich mam jasność, że to jest moje powołanie. Ja wiem, że ja z nim współpracuję. Więc jakby, no właśnie, Bóg daje też ludzi na drodze, a nie musimy za każdym razem czekać na cud uzdrowienia, bo być może ja potrzebuję jako kobieta doświadczyć swojego wpływu, ja potrzebuję widzieć swoją siłę, że wprowadzam zmiany z jego mocą, ale i ja wprowadzam te zmiany, a nie czekam biernie na to, że te zmiany się wydarzą. I tutaj dotknęliśmy tak też ważnego tematu, myślę, że wśród osób bieżących. Bo bardzo często wiele osób jakby wchodzi w takie skrajności. Albo wszystko zależy od Boga, ja się poddaję i nie mam wpływu w ogóle na to, co się dzieje w moim życiu. Poddaję się fali, tak, płynę. Albo właśnie, że Bóg wszystkiego za mnie dokona, tak? Że właśnie gdzie mam ten wpływ na moje życie, że nawet jeżeli jest ten proces uzdrowienia, nawet jeżeli ja się modlę, jestem we wspólnocie, korzystam z rekolekcji ignacjańskich, z kursów ewangelizacyjnych, to Bóg daje, no właśnie tak jak w momencie stworzenia, prawda? Dał ludziom dużą władzę, tak? Panowania nad tym światem. Myślę, że panowania nad sobą, nad swoimi emocjami, nad tym wszystkim, co się rodzi w naszych sercach. I też tutaj, jak już poruszałam temat emocji, to tak też cały czas przychodzi mi to pytanie w kontekście właśnie relacji z tą wewnętrzną dziewczynką, jak te niezaspokojone emocje i potrzeby z dzieciństwa, jak się temu przyjrzeć i jak to rozwijać sobie. I tutaj szczególnie też to kolejną historię chciałabym dotknąć, bo myślę, że dla dziewczynek relacja z ojcem, znaczy dla mężczyzn, dla chłopców też jest bardzo ważna, ale u kobiet to bardzo mocno rzutuje. I tutaj jest właśnie kolejna historia, gdzie kobieta napisała, że Jezus pokazał mnie jako małą dziewczynkę, która szuka uwagi nieustannie, uwagi taty, ale jej nie odnajduje właśnie na zewnątrz. W społeczeństwie, to czego nie doświadczyła w dzieciństwie. I od zawsze mam ten problem, że szukam uwagi, akceptacji. Robię wszystko tak, że chcę zwrócić na siebie uwagę, przez to jak się ubieram, jak się zachowuję, w jakie relacje wchodzę, że taki jest jej deficyt. I właśnie z jednej strony wie, że tylko Jezus może zapełnić wszystkie dziury w naszym sercu, ten deficyt, ale z drugiej strony właśnie mimo wielu modlitw, mimo wielu rekolekcji, widzi, że jest ta potrzeba zajęcia się tymi głodami, tak? Głodami miłości. No właśnie, czy ja jako dorosła kobieta mogę coś z tym zrobić? Właśnie w kontekście relacji na przykład z ojcem, tak? Jeżeli ojciec był zimny, nieobecny, być może był rozwód, tak? Być może właśnie to, tak jak już wspomniałyśmy, jakaś forma znęcania fizycznego, psychicznego, kiedy może usłyszałam wprost, że nie jestem piękna, być może ta dziewczynka usłyszała, że miałaś urodzić się chłopakiem, tak? Bardzo częsta historia, oczywiście, że tak. Jak sobie poradzić? Są te głody. I pierwszą podstawową prawdą jest to, że w dorosłym życiu nie jestem w stanie uzupełnić swojego głodu z dzieciństwa. Czyli jakby uznanie mojej straty, czasami przepłakanie, zrobienie właśnie przestrzeni na to, że
nie miałam takiej bliskiej, czułej relacji z tatą, że to jest mój głód. I z tego głodu uwagi biegam z tym głodem po świecie i szukam pierwszego mężczyzny, drugiego, trzeciego, szukam uznania w pracy, wśród znajomych i tak dalej. Jak chodzimy na głodzie, to jakby jesteśmy zniewoleni. Tak jak z każdym uzależnieniem, prawda? Więc trudno jest budować zdrowe relacje, trudno jest się czuć dobrze ze sobą, trudno jest móc w wolnej woli, czyli w tym prezencie największym od Boga, wybierać różne rzeczy świadomie. Bo jesteśmy na głodzie. Z głodem jakby mamy pierwszą podstawową potrzebę nakarmić się, prawda? Ale w tym kontekście jesteśmy skazane na to, że całe życie będziemy uzależnione od kogoś. Od czyjegoś zachwytu, od czyjegoś doświadczenia tego, tej uwagi. To w jaki sposób się nakarmić? Jak jeżeli całkowicie nie możemy tego głodu zapełnić, ale... Najpierw należy uznać ten głód. Że ta dziura jest. Tak, to miało miejsce w moim życiu i nie uciekam od tego. Tak, ta dziura jest i jakby to mnie boli i jestem świadoma, że to mną kieruje w życiu. I teraz jakby właśnie z poziomu tej dorosłej mnie rozeznaję, czego potrzebuję. Czy jeżeli właśnie modlitwy, rekolekcje nie pomagają, to znaczy, że tutaj trzeba coś jakby tak po ludzku zrobić, prawda? I wtedy w takim procesie terapeutycznym możemy przejść te wszystkie etapy, żeby wydobyć się, żeby wewnętrzna dziewczynka, ta głodna dziewczynka nie była jedyną moją postacią. Czyli rozwijamy swoją część dorosłą, tą, która podejmuje decyzje, która wybiera. Wiem, że jestem głodna, ale to nie jest, nie chcę fast fooda, prawda? I teraz tak jakby jedyną osobą, która może zdrowo karmić te głody, będę ja sama. Ja sama właśnie wybierając, czy taka relacja mi służy, czy mi nie służy, czy to, co, czym jakby, jak się ubieram, mi służy, czy mi nie służy. O co w tym wszystkim chodzi? Czy ja się w tym dobrze czuję, czy ja mam tym zachwycać? Właśnie ta swobodna dziewczynka może powiedzieć, to jest najpiękniejsza sukienka, ale mi jest w niej niewygodnie, więc jej nie założę. Swobodna dziewczynka to powie, a ta dziewczynka, która jest głodna, założy to wszystko, co żeby się dopasować, tak, żeby dostać ten zachwyt. A swobodna dziewczynka powie... Ma odwagę być sobą. Dokładnie tak. Więc jakby ja jestem świadoma, że my dzisiaj tutaj rozmawiamy o uproszczeniach, bo jakby każda historia jest inna i można powiedzieć, no dobrze, no to nie realizuj tego głodu na zewnątrz, ale wiem, że to jest silne. Dlatego dobrym porównaniem jest to porównanie z uzależnieniem. Jak jestem w uzależnieniu i szukam substancji, która mnie karmi, która napełnia niby mój głód, ale zostaję cały czas głodna, bo to jest tylko chwilowe. Więc najpierw muszę sobie poradzić z uzależnieniem. Okej. To przejdę do kolejnych pytań, które się pojawiły. Dobrze. Myślę, że one też nas pokierują w kolejne przestrzenie, jeżeli chodzi o temat wewnętrznej dziewczynki. Jak pogodzić swoje potrzeby zaopiekowania się swoją wewnętrzną dziewczynką z potrzebami osób, z którymi żyję na co dzień, często dochodzi do konfliktu, tak? Bo ja chcę swoje potrzeby realizować, ty chcesz swoje. Gdzie jest właśnie ta granica między egoizmem, takim właśnie skoncentrowaniem na sobie, często właśnie może narcyzmem, a zadbaniem o swoje potrzeby i głody, takim zdrowym. A gdzie jest ta granica? Jakby, czy tu chodzi też o taką dobrą komunikację po prostu w relacjach? Czy coś więcej? Najpierw właśnie potrzebujemy, znowu wracamy cały czas do siebie. Jest ta obawa o ten egoizm, że teraz ja będę w centrum, zajmować się tylko sobą. Każdy ma taki moment w życiu, że bardziej potrzebuje się zająć sobą. Oczywiście, że jest to trudno zrobić w momencie, w którym się ma na przykład malutkie dzieci, prawda? Jak wtedy rusza ten proces, to coś się dzieje, żeby jakoś wyrównywać. Jakby wydaje mi się, że to, co może służyć, to takie ciągłe badanie. Czy ja siebie stawiam na równi z drugim człowiekiem, drugim domownikiem, czy stawiam siebie niżej, czy wyżej? Bo jeżeli jestem na równi, to mam świadomość tego, on ma swoje potrzeby, ja mam swoje potrzeby, one mają swoje potrzeby. Jesteśmy na równi i musimy się jakoś tym czasem i przestrzenią podzielić, prawda? Więc raz ja, raz ty. Jakby idea, nie jestem gorsza, nie jestem lepsza.
Myślę, że my zazwyczaj jesteśmy nauczone tak, żeby swoje stawiać niżej, więc nie bałabym się o ten egoizm. Tak, i to jest nasza definicja miłości, tak? A przecież w Słowie Bożym też jest właśnie kochać bliźniego swego, jak siebie samego. Tak? To, co według mnie kobietom może pomóc, to myślę sobie o tym, że przypomnę sobie, co dostałam jakby w przekazie od mamy, czy zmęczenie, czy zadowolenie, czy takie jakby jakąś równowagę, czy przesilenie. I trochę takie pytanie, czy ja to chcę przekazywać dalej w pokoleniach, bo ja mogę nie być mamą, mogę nigdy nie być mamą, ale w mojej rodzinie będzie jakaś siostrzenica, będzie jakieś dziecko kolejne i jakby tworząc siebie i jakby budując swoje życie, ja jakby inwestuję w kolejne pokolenia. I myślę sobie, że jakby nawet jeżeli to z zewnątrz będzie wyglądało jak egoizm, to jest po prostu uczenie wyrównywania społeczeństwa, że to nie jest normalne, że ta kobieta ma ciągle zapominać o sobie. Ale moje doświadczenie jest takie, że świat nie ma z tym takiego problemu, jak my same z tym mamy problem. Więc najpierw to my w sobie musimy poukładać, że ja potrzebuję tej przestrzeni dla siebie po to, żeby potem móc tą pełnym miłości sercem iść do ludzi. Bo inaczej zazwyczaj na zewnątrz może to wyglądać jako miłość, ale często jest w tym dużo żalu potem, takiego konfrontacji w sobie, takiego marzenia, że może ktoś się mną zaopiekuje tak, jak się innymi opiekuje. I okazuje się, że nikt się tak nie opiekuje, jak ja się opiekuję. Czasami to jest już taka przykrywka, czyli uszczęśliwianie kogoś na siłę, staranie się zaspokajać czyjeś potrzeby, ale też po to, żeby dostać tą uwagę, tak że ja całe dzieciństwo musiałam zasługiwać na tą uwagę i miłość, kiedy na przykład ja myślę, że tak rozmawiając z kobietami też ze swojego doświadczenia, właśnie my często miałyśmy tą uwagę i akceptację wtedy, kiedy dużo robiłyśmy, kiedy byłyśmy takie zaradne, kiedy pomagałyśmy w domu, kiedy byłyśmy w ciągłym ruchu i działaniu, a mało jest tej akceptacji, kiedy właśnie odpoczywamy, kiedy patrzymy na swoje potrzeby, co też na początku poruszałyśmy, że tak też nasi rodzice byli wychowywani, więc to jest ta konsekwencja, ale tutaj też dotkniemy kolejnej sprawy, właśnie co na przykład z kobietami starszymi, które całe życie żyły tylko dla innych, nigdy się nie zajmowały swoimi potrzebami, a gdy właśnie funkcjonują tak wiele lat, a gdy tylko zaczęły przyglądać się swojemu wnętrzu i w jakiś sposób komunikować to swojej rodzinie, to często właśnie te osoby bliskie się odwracały, bo nie potrafiły się odnaleźć tej nowej sytuacji. I właśnie pytanie, czy mamy burzyć ten tak zwany święty spokój właśnie w rodzinie, to jak nasza rodzina funkcjonowała od lat, czasami kilkadziesiąt lat, bo jeżeli na przykład mama ma 80 lat i nagle na przykład zaczęłaby pracować nad swoją wewnętrzną dziewczynką i dokopałaby się do swoich pragnień, czy jednak mamy zostawić to spokoju, czy jednak powiem tak, się odważyć? Każda ma prawo burzyć to, co jest utarte, a w czym ja się nie czuję dobrze. Bo znowu, jeżeli jesteśmy, stawiamy siebie na równi z innymi członkami rodziny, to teraz tak, bardzo istotne jest to, żeby właśnie jakby gdzieś trzymać, że to nawet nie musi być tak, że te osoby są w takim razie takie złe, tak jakby teraz dopiero wychodzi, czego one od nas chciały. Nie, to jest trudna sytuacja dla całego systemu. Zmiana jednej osoby w systemie prowadzi do zmiany całego systemu. I to jest trudne. I teraz tak, mi jako tej kobiecie, która przez tyle lat przyzwyczaiła całą swoją rodzinę do tego, do dawania, bycia, mi jest trudno wprowadzać te zmiany, bo ja często muszę w tym wieku się zastanawiać po prostu, co ja lubię, co ja chcę, bo ja nie wiem, bo ja się nigdy nie zastanawiałam nad tym. Tak. Temu małżonkowi jest trudno, bo on nie rozumie, co się w ogóle dzieje. Przecież wiadomo, że ta zmiana nie jest wygodna. Dzieciom jest też niewygodnie w tym. I teraz każdy ma swój trud. Ale teraz, jeżeli uczymy się współpracy w tym i jakby nie nastawiania się przeciwko sobie, on mi robi krzywdę tym, ja mu robię krzywdę tym, to jakby jest szansa na jakieś szukanie płaszczyzny porozumienia. To jest moja potrzeba, którą w tym momencie odkryłam, że już jest czas, żebym się mogła zająć sobą. Jeżeli jesteśmy w relacji miłości, to chcę, żebyś uszanował moją potrzebę. To jest moja potrzeba. Potrzebuję większego wyrównania. Każda kobieta ma też do tego prawo. A co jeżeli na przykład ilość takich komunikatów będzie zbyt wielka i no właśnie, nie dojdzie do porozumienia? To tu rozmawiamy właśnie znowu o zewnątrz sterowności i wewnątrz sterowności. Naszym zadaniem nie jest czekać, aż świat nam pozwoli wprowadzać te zmiany.
czyli da nam akceptację, bo to znowu jest, ja się zmienię na tyle, na ile mi jakby mój małżonek czy moje dzieci pozwolą. No niekoniecznie, właśnie jakby nie w tym chodzi rzecz, bo wtedy my obwiniamy i przekazujemy całą odpowiedzialność na tą stronę zewnętrzną. To jakby ja wprowadzam zmiany, które są dla mnie trudne, ale czuję, że ich potrzebuję, potrzebuję jakiegoś wyrównania, a waszym zadaniem jest jakby przyjąć mnie z tą zmianą i jakby musimy się docierać i razem wchodzimy w tej nowej w ten sytuacji. Proces. Tak, 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 a nie jakby, bo jeżeli osoba powie, ja próbowałam się zmienić, ale oni się tak naburmuszyli, że wycofałam się, to znowu, to nie jest ich odpowiedzialność. Na końcu życia to znowu jakby mimo wszystko to będzie moja odpowiedzialność, ile zrobiłam w tym rozwoju dla samej siebie, czyli na przykład dla tej wewnętrznej dziewczynki, a gdzie nie zrobiłam nic, albo gdzie się wycofałam. To też oczywiście, że to trzeba badać w swoim sercu, na ile ja mam siłę, bo czasem jest tak, że powiem, okej, tej zmiany już nie ruszam. To jest tak już utwardzone, że po prostu nie mam siły i takie przyznanie się do tego, że chciałabym inaczej, ale nie mam siły na tą zmianę, nie mam siły na tą rewolucję w życiu rodzinnym, też może być wyrazem mojej troski do samej siebie. Tylko wszystko zależy od intencji. Czy ja powiem, dobra, nie przeprowadzam tej zmiany, bo jakby właśnie nie mam siły pojemności w sercu, czy nie przeprowadzam tej zmiany, bo ja nie jestem ważna. Można zrobić to samo, ale zupełnie z inną intencją. Jedno będzie z troski o siebie, a drugie będzie przeciwko sobie. Pojawiło się też takie pytanie w tym kontekście, jeżeli chodzi o takie burzenie systemu rodzinnego. Co jeśli właśnie takie dbanie o wewnętrzną dziewczynkę oznacza całkowite też odcięcie od rodziny, bo podejrzewam, że też mogą się pojawić takie przypadki. Tak, że dla dobra swojego, ja właśnie chcę się chronić i muszę się odciąć, tak, od kogoś, nie wiem, kto jest katem, kto... no, czy są takie sytuacje, jak się właśnie w tym odnaleźć, tak? Właśnie, gdzie znaleźć tą granicę pomiędzy zadbaniem o siebie, a właśnie tą miłością, no właśnie, po prostu co zrobić, czy odciąć, czy odcinać może takie... Może powiem tak, czasem trzeba się oddalić, żeby móc się zbliżyć świadomie. Jeżeli gdzieś w którymś momencie życia czuję, że potrzebuję się oddalić, odciąć, to nawet jeżeli w tym momencie życia to się wydaje ostateczne i jedyne, tak naprawdę nie wiemy, co się z nami zadzieje za kilka lat, za kilka miesięcy, ale wiem, że takie doświadczenie pozwolenia sobie na postawienie granicy może otwierać w nas przestrzeń, chociażby terapeutyczną, albo taką przestrzeń, w której za kilka lat znajdzie się przestrzeń na przykład na pojednanie, bo coś się zadzieje, ale ja jakby jestem w tym kontekście, że ja tutaj wprowadzam coś, jakiś wpływ, nie jestem już bezradna. Nie jestem bierna, tylko... Tak, 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 więc jakby czasem są takie sytuacje, kiedy to jest rzeczywiście na przykład otwarta agresja, no to dbając o siebie, no muszę się wyciągnąć z tego miejsca. Okej. Tutaj też przyszło mi takie pytanie, w sumie to jest moje pytanie, które nosiłam właśnie w tym tygodniu. Przypomniałam się fragment pewnej książki, gdzie była też opisana historia pewnego mężczyzny, który był bardzo zalękniony i zaczął, oczywiście tutaj poruszałam się w temacie wewnętrznej dziewczynki, ale ta historia mnie zainspirowała. Właśnie bardzo zmagał się z silnym lękiem i jak już zaczął tą pracę odkrywania tego wewnętrznego chłopca, to powiedział sobie, że zabiorę tego wewnętrznego chłopca w te wszystkie miejsca, te wszystkie miejsca, których wcześniej się bałem, gdzie nie wchodziłam w pewne przestrzenie, w pewne relacje, nie wyjeżdżałam w te miejsca, no właśnie, z lęku, tak? Czy to jest też jakaś taka wskazówka dla nas, jako kobiet, właśnie w tym procesie odkrywania wewnętrznej dziewczynki? To jest właśnie w takim pozytywnym też kontekście, chciałabym, żebyśmy tak pod koniec się trochę poruszyły w tym temacie. Co możemy w praktyce zrobić? Czy rzeczywiście te miejsca, które wcześniej, nie wiem, się lękałam, bałam, czy teraz mam wchodzić w przestrzenie, jak rozpocząć ten proces? Jak najbardziej to może służyć, jakby oczywiście, że takie zabranie tej dziewczynki na zakupy chociażby, zabranie tej dziewczynki na jakiś wyjazd, gdzie nie było na to przestrzeni na przykład w domu rodzinnym, albo właśnie było bardzo dużo lęku, ale to znowu jest badanie, chodź, ja cię potowarzyszę, boisz się, możesz się bać,
chodź sprawdzimy, trzy kroki, najwyżej się wycofasz, prawda? Jakby robienie tej przestrzeni, żeby oswajać te lęki, a znowu nie robić tego z olbrzymią ostrością, bo jak się potem to dziecko też weźmie na taki poziom lęku, żeby straumatyzować je, czyli siebie wewnętrznie straumatyzować, no to to też jakby jest znowu bez wrażliwości na to dziecko, prawda? To jest takie spokojne badanie w sobie. Czyli taka czuła mama, która spokojnie wprowadza dziecko w proces właśnie dojrzewania. Co w przypadku na przykład doświadczenia wielu zranień w relacjach damsko-męskich, odrzucenia, co właśnie możemy zrobić, badając właśnie te potrzeby wewnętrznej dziewczynki? Jaki pierwszy krok, tak? Jeżeli faktycznie ktoś ma takie blokady silne, że no właśnie jest sparaliżowany, nie potrafi być sobą i wchodzi w jakieś pozy, w jakieś formy i właśnie ta dziewczynka jest uśpiona, tak? Ta naturalna dziewczynka, o której właśnie rozmawiałyśmy wcześniej, w ogóle nie ma przestrzeni, żeby dojść do głosu, tak? Co w takiej sytuacji? Tak sobie myślę, że w kontekście damsko-męskich tych tematów, to bardzo ważne jest, żeby zobaczyć, czy wchodzę w pierwszy związek, drugi, trzeci, czy one rozpadają się w bardzo sposób podobny, czy jest coś inaczej, czy właśnie ja jestem w tym poczuciu odrzucenia, zostawienia. Jeżeli tak jest, to warto się zatrzymać przed wejściem w czwarty związek i zreflektować, co tam się dzieje podobnego, co się dzieje po mojej stronie, że na początku jest dobrze, a potem wszystko się rozmywa, prawda? I jakby kończę z tym samym. Jakby podjęcie tej refleksji będzie szansą na to, żeby budować związek świadomie, a znowu nie na głodzie. Bo prawdopodobnie działanie z głodem powoduje, że rozgrywa się coś takiego w parze, co jest jakby potwierdzeniem pierwszego poczucia odrzucenia. Jakby osoba wtedy doświadcza tego samego, tylko jakby z innymi osobami. Okej. Tak mi przyszło teraz, że może, bo tutaj już będziemy pewnie powoli lądować. Jeżeli, drogie panie, macie jakieś pytania, to teraz myślę, że jest jakaś przestrzeń, żeby właśnie w komentarzu zadać to pytanie i jeżeli zdążymy jeszcze właśnie podczas transmisji, to pani Marta odpowie na to pytanie, więc zachęcamy, aby w komentarzu zadać to pytanie. Czy coś jeszcze możemy dodać? Bo oczywiście mamy świadomość tego, że godzina czasu to jest tak naprawdę, nie wyczerpiemy tematu, który jest rzeką. Czy coś jeszcze możemy dzisiaj jakiegoś obszaru dotknąć, jeżeli chodzi o temat wewnętrzny dziewczynki? Myślę sobie o czymś takim, żeby właśnie tworzyć, wyobrażam sobie, że te kobiece poniedziałki to jest właśnie taka przestrzeń, że kobiety zaczynają się organizować, żeby być dla siebie wsparciem, żeby jakby nie być takim na kontrze, która lepsza, która gorsza, ale jakby właśnie rozwijać tą taką przestrzeń wspólną, że każda z nas ma jakieś głody, ale my też możemy być różne i możemy od siebie czerpać, że jakby spotkały się te dziewczynki w bawialni i, prawda, i każda może coś od siebie dołożyć, dodać, jakby żeby nie budować w sobie takiego motywu konkurencji, bo myślę, że troszeczkę w tym wyrastałyśmy. W takim porównywaniu, prawda? Co zupełnie nie służy. Oczywiście trudno jest z tego wychodzić, ale jakby ten cały taki kierunek wspierania siebie nawzajem jest na pewno cennym kierunkiem. Okej. Proszę, ja tutaj tylko zerknę na komentarze. Na Facebooku jeszcze się nie pojawiły. Teraz na... No tutaj pani się odniosła, nie znam kobiet, które się nie wspierają, to są jakieś mity. To tylko gratulujemy grupa, takich relacji. Myślę, że tylko się cieszyć, ale myślę, że to jest bardzo ważna kwestia. Kiedyś właśnie współpracując z siostrą Cecylią Machalską podczas rekolekcji dla kobiet, właśnie też dotykałyśmy tego tematu, jeżeli chodzi o współpracę z kobietami, relacji i właśnie bardzo mocno wyszedł ten temat, że my potrzebujemy takich relacji przyjacielskich, nie takiego zwalczania siebie, właśnie takiej rywalizacji o mężczyznę, rywalizacji
no właśnie, nawet o władzę z mężczyznami, tak? Że właśnie ja nie, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy o tym, że ja z domownikami widzę, że ja jestem na tym samym poziomie, a często właśnie my w relacjach z mężczyznami mamy tak, że jest cały czas też ta konkurencja, tak? I gdzieś tam brakuje tej naturalności, prawda? W relacjach. To też ma wpływ, myślę, że to niezaspokojone jakieś głody, tak? Z dzieciństwa, uznania, bycia podziwianą, bycia akceptowaną, bycia wartościową, tak. Więc my tak myślę sobie o tym, że wchodzimy w tą rywalizację. Tak, że jakby te głody podpowiadają to, że chciałabym gdzieś być najważniejsza, prawda? Jakby najbardziej mieć tą uwagę. I mi się bardzo podoba takie stwierdzenie, że nie chodzi o znalezienie tego głównego miejsca, najważniejszego, ale swojego miejsca. Jeżeli poczuję, że to jest moje miejsce w domu, że te role się różnią. Prawda? Wymieniamy się, nie zawsze musi być wszędzie porówno, ale jeżeli czuję, że jestem w swojej roli, że jakby działam to, co wybrałam, jakby podejmuję te odpowiedzialności, które wybrałam świadomie i świadomie się w nie angażuję dalej. I oczywiście, że są trudne momenty, ale jakby wiem, że robię to nie dlatego, że weszłam w rolę kobiet, tak jak to jest w moim domu, ale naprawdę tworzę tą w sobie kobietę, że rozwijam się, sprawdzam, co mi pasuje, co nie, co z tego przekazu, który mam, za co jestem wdzięczna, co chcę rozwijać, a co mi utrudnia moje funkcjonowanie w dorosłości. Mam takie poczucie, że dużo łatwiej jest nam wchodzić w rolę kobiecą, wiemy, jak powinna kobieta się zachowywać i co podejmować, niż świadomie tworzyć tą kobietę w sobie, siebie, swoje życie kreować i jakby podejmować wybory, podejmować rozeznanie, co mi służy, co mi nie służy. Ja co mi służy, to prawdopodobnie też będzie służyło mojej rodzinie. Czyli zaopiekowana moja wewnętrzna dziewczynka, zaopiekowana kobieta, to też jest zaopiekowana rodzina i tak. Też te relacje przyjaźnie, wspólnoty, tak? Więc to ma rozwijając wpływ. Rozwijając serce do samej siebie, jestem w stanie z sercem wychodzić tak. dalej. Tak. Zerkniemy jeszcze, czy się pojawiły może jakieś komentarze w trakcie, bo tutaj minęło niecałe 5 minutek. Pojawił się komentarz. Może to nie jest jakieś konkretne pytanie, ale też taki wniosek. Bardzo dziękuję za usmysłowienie sobie istnienia małej dziewczynki. Pozwoliło mi to na zrozumienie siebie i akceptowania swoich pragnień z dzieciństwa. Nie wiem tylko, czy Bóg będzie akceptował te potrzeby, czy też ma inne plany wobec mnie. Czy można się można do tego odnieść? Można go pytać. Wyobrażam sobie, że w relacji z Bogiem jest przestrzeń na rozeznawanie, na mówienie Mu o tym, co ja bym chciała. A co Ty na to? Tak jak w każdej relacji. Jakby, nawet jeżeli miałoby się to Mu nie spodobać, no to właśnie, można o tym dyskutować. Czasami myślę, że cenniejsze jest powiedzieć Bogu, ale ja bym tak chciała, no powiedz mi, czy tak mogę, prawda? I dojrzewanie w tym, czy to jest jakby jakoś zgodne z wolą Bożą, czy nie, ale pozwolenie sobie na właśnie na takie bycie w relacji jak z rodzicem, ale z takim rodzicem, z którym się bezpiecznie czuję, myślę, że może nawet duchowo też nas otwierać, niż takim, no dobra, Panie Boże, czekam i słucham, co Ty byś mi chciał powiedzieć i nawet nie będę się kontaktować, co ja bym wolała, bo wolę usłyszeć od razu, co Ty wolisz, prawda? Bo można tu się zagubić, bo już czasami jest takie doświadczenie, że ja właściwie nie wiem, co jest moje, a co nie moje. Co jest moją presją, a co jest moim pragnieniem. Bo przyznawanie się do moich pragnień, nawet jeżeli się ich trochę wstydzę, albo one nie podobają mi się, że wydają się, że są nie takie ładne, to przyjście w szczerości na modlitwę z tym, no wierzę, właśnie, że jest tak. Doświadczeniem realnej relacji. Tak, być może też taka postawa się pojawiła, ponieważ nie byliśmy przyjęci też w dzieciństwie właśnie ze swoimi potrzebami, marzeniami, pomysłami tak, w grupie, więc myślę, że to też ma swoje przełożenie na relacje z Bogiem, a też właśnie taka postawa, co On na to, jak On zareaguje na moje pragnienia, decyzje, jakieś zachcianki. Ja też bardzo często, tak teraz mi przyszło właśnie po przeczytaniu tego komentarza, tkwiłam w takim, bardzo długo w takim w takiej postawie, że nie mogę podjąć konkretnych działań, decyzji. Bardzo długo wchodziłam w ten proces rozeznawania, bo właśnie bałam, właśnie z lęku przed realizacją właśnie niewoli Bożej, tak? Byłam w takiej jakby klatce, tak? Więc Bóg mnie z tego uwolnił. Bo zobaczyłam, że On naprawdę wkłada każdej z nas właśnie tą wolność. Tak jak rozmawiałam, to jakby cały czas przewija się ten motyw wolnej woli, tak? Więc te takie naturalne jakieś potrzeby, naturalne jakieś marzenia. Ja też wierzę w to, że On każdej z nas to włoży.
stworzył, tak? Jak te pragnienia się i misje. W jakiejś relacji, tak, to możemy powiedzieć i wierzyć w to, że ta druga osoba znajdzie, czyli tutaj Bóg, mhm, znajdzie sposób, żeby powiedzieć swoje zdanie na ten, mhm, temat. Tak. Mhm? Tak. W bezpieczny sposób, a nie karcąc. Te lęki prawdopodobnie są właśnie związane z tym, że tak na nas reagowano w dzieciństwie, jak miałam, mhm, jakiś pomysł, prawda? Weź przestań, nie przesadzaj. Mhm. Mhm. Boję się wychodzić. Okej, okay, mamy tutaj kolejny komentarz. W sumie tutaj już rozmawiałyśmy, jeżeli chodzi o właśnie tego zaburzenia systemu rodzinnego. Czy jak jedna osoba w domu się zmienia poprzez terapię, to jak może przygotować rodziny na zmianę, skoro to wpływa na wszystkich? Czyli, nie wiem, ma zakomunikować, idę na terapię, no oczywiście jak jest w małżeństwie, to okej, ale na przykład moja na przykład bliska znajoma miała taką sytuację, że była wyśmiewana wręcz przez rodzinę, przez to, że chodziła na terapię. Tak, tak, to jest bardzo trudny temat i bardzo ważne właśnie, mhm, żeby ta osoba, która jest na terapii, jakby z jednej strony, jeżeli jej zależy na tym, co się tam dzieje w systemie, jakiegoś ćwiczenia, uczenia się tej jakiejś jasnej komunikacji, żeby pomóc rówieśnikom, czy domownikom rozumieć, co się z nią dzieje. Ja tak reaguję, bo mam teraz takie doświadczenie. Oczywiście, żeby móc się tym podzielić, trzeba mieć jakiś rodzaj bliskości. Mhm. Dlatego czasem tak jest, że system rzeczywiście bardzo się zaburza i nie wie, co zrobić. Tak naprawdę czasem druga osoba systemu idzie na terapię, żeby zrozumieć, co się dzieje z pierwszą. Kiedyś czasami tak rozmawiamy o tym, że jak idzie współmałżonek na terapię, to powinna być grupa wsparcia tej drugiej strony, prawda? Mhm. No, idealistyczne podejście, ale trochę tak jest, no bo tracimy grunt pod nogami. I jeżeli jakby jest bliskość w rodzinie i nie ustawiamy się przeciwko sobie, to wierzę w to, że jest jakaś przestrzeń na to, żeby rozmawiać o tym, co się we mnie dzieje, co się we mnie zmienia i dlaczego to musi się zmienić też coś jakby w naszej relacji z tego względu. I oczywiście dawanie przestrzeni też na to, żeby te osoby, które zostały w domu bez wsparcia terapeutycznego, jakby dawać im przestrzeń, żeby one mogły się przyzwyczajać też do tych zmian, żeby oswajać, mhm, się z tym, nie oczekiwać od nich, że one od razu wszystko przyjmą, bo mają prawo i w nich się uruchamia, tak, ich proces. Nawet jeżeli nie są, mhm, na terapii, no to jeżeli doświadczam czegoś zupełnie innego od bliskiej mi osoby, no to we mnie się to coś, to mi coś robi. Mhm. Tak patrzę na nasze komentarze na YouTubie tym razem. A to osoby z adwentowych rekolekcji z Pogłębiarki potwierdzają, że cieszą się, że mogą sobie przypomnieć jeszcze raz temat wewnętrznej dziewczynki. I tutaj Mirka napisała: pięknie, dzięki za mądrą, niezmiernie wartościową rozmowę. Mam nadzieję na kontynuację. Więc tutaj pytanie też do pań, żebyście w komentarzu napisały, czy taka tematyka właśnie psychologiczna jest wartościowa. Napiszcie w komentarzu, może jakie tematy chciałby się, żeby poruszyć. Być może jest potrzeba, żeby jeszcze pogłębić tę kwestię. Więc zachęcam do tego, czy na YouTubie, czy właśnie na Facebooku, wpiszcie w komentarzu. I też tutaj myślę, że już będziemy powoli lądować, jest po godzinie 20, więc poprosiłabym panią Martę o to, abyśmy tak spięły ten temat, jakieś takie najważniejsze myśli. I też jakby jaki pierwszy krok, jeżeli coś się w nas tutaj pobudziło w sercu, co ja mam zrobić? Pierwsze właśnie, nie, może przyjrzeć się swoim potrzebom, czy już iść biec do terapeuty, tak? Co zrobić? Może, bo dużo dzisiaj jednak było tych moich odniesień do tego, że jak coś trudnego, no to do terapeuty. To może warto zacząć od takiej refleksji, co mi to robi, jak to słyszę, prawda? Mm-hmm. Czy złoszczę się na to? Czy sobie mam jakieś poczucie ulgi, że ojej, może rzeczywiście? Co się we mnie uruchamia? Bo właśnie, można mieć być takie... Być może nie umiem prosić o pomoc i korzystać z pomocy. Dokładnie, być może nie umiem prosić o pomoc, być może mam w sobie taką zawziętość, że ja sobie sama poradzę, a być może ja to wszystko przerobię w relacji z Bogiem, prawda? I nie przeczę, że tak może być czasami. Mhm. Ale jakby ja wierzę w ten proces, że ludzie mają siebie wspierać i że nie czekać tylko jakby na ten taki cud namacalny. Tak, prawda? Czyli jak boli nas głowa, idziemy do lekarza. Tak. Jeżeli mamy jakieś problemy wewnętrzne z psychiką, idziemy do psychologa, do psychoterapeuty, tak, też, tak, jakby, żeby się tego nie bać. Mhm. I jakby nie bać się też tak, oczywiście, że myśląc o psychoterapii, bardzo istotne jest, że pierwszym etapem w ogóle terapii jest wybranie sobie terapeuty. Tak, żeby mieć poczucie, że
Tak, że ja z tą osobą mogę zbudować jakiś rodzaj bezpieczeństwa, będę mogła mówić o trudnych rzeczach i tak dalej. To jakby czasami właśnie te ugrzecznione dzieci idą do pierwszego, lepszego, albo bo ktoś polecił i czują się w tej relacji wygodnie, ale zostają, prawda? To właśnie, może powiedzmy, bo czasami ja się spotykam z takim właśnie zdaniem, że nie wiem, co się jakby wydarzy na tej terapii, więc boję się w ogóle tam wchodzić. Jak to wygląda? Czyli jakby przychodzimy i możemy na przykład pójść do terapeuty i jest pierwsze spotkanie i mogę stwierdzić, że to nie jest dla mnie i rezygnuję gdzieś tam z tego procesu, czy jak już wchodzę, to... Oczywiście, że no tak. No właśnie, więc żeby Panie tutaj... Oczywiście, jakby... W każdym momencie jakby możemy mogę zmienić terapeutę. Tak, ale bardzo istotne jest to, że zanim, bo często mamy ochotę zmieniać terapeuty w takim momencie, w którym wchodzimy w bardzo trudny temat. Dlatego jakby najpierw zawsze są konsultacje, nie jedna, ale pewnie trzy. I jeżeli jakby osoba, która przychodzi i terapeuta czują, że mogą ze sobą współpracować, pracować, wtedy się na coś umawiają, a przede wszystkim umawiają się na to, że jeżeli się włącza ochota zerwania terapii, to nie robimy tego SMS-em, tylko przychodzimy i rozmawiamy o tym, bo to może być bardzo istotny moment w terapii. Nawet w kwestiach duchowych Ignacy podpowiada, że jakichś ważnych decyzji nie podejmujemy w jakimś silnym zburzeniu, więc tak. Myślę, że to też jest tego typu sytuacja. Czy coś jeszcze możemy powiedzieć na koniec? Czy właśnie, tak jak wielokrotnie też wybrzmiewało, że to jest proces, tak? Czyli to nie jest jakby kwestia tylko jednego spotkania, jakichś warsztatów, tylko... Tak. Właśnie, to jest, chodzimy na całe życie. Można było powiedzieć styl życia, tak. Ale w małych elementach możemy dbać o te swoje właśnie takie subtelności. Takie pytanie siebie, czy ja jak działam, to działam świadomie, wybieram co robię, czy czuję przymus, że muszę zrobić to, tamto, siamto, prawda? Czy ja mogę sobie pozwolić nie zrobić i na przykład usiąść i odpocząć, albo zamienić sprzątanie na przykład... Potrzebuję się przejechać rowerem, albo potrzebuję wyjść na chwilę z domu, prawda? Albo być może zastanowi się, co ja w ogóle czuję. Ja często się na tym łapałam, że się źle czuję z tym, że odpoczywam. I od razu wracały mi jakieś momenty z dzieciństwa. Aha, to tak. Dlatego. No to odpoczywamy. Dokładnie. To jest bardzo trudne. Trudne uczyć się odpoczywać, więc to jest naprawdę zadanie życiowe. To nie jest nic śmiesznego, że ja nie potrafię odpoczywać. Że to jakieś, ojej, no to odpoczywasz, to się kładziesz. No nie, to też jest coś do uczenia. Jedni muszą się uczyć pracowitości, a inni muszą się uczyć, jak odpoczywać, jak dbać o swoje potrzeby, dokładnie, emocje. Co chcę zjeść? Ugotować, nie ugotować? Czy to? Nie obojętnymi, bo my jesteśmy trochę raczej nauczeni, a obojętnymi, aby było, zdecyduj ty, prawda? Okay. Nie obojętnie. Mogę się zastanowić, nawet jeżeli to jest trudne. Drogie Panie, tak jak rozpoczęłyśmy to spotkanie modlitwą, to chciałabym, żebyśmy też króciutko zamknęły to, tak jak mówił ksiądz Grzywocz, że tylko to, co jest też zanurzone właśnie w modlitwie, to się w nas rozwija poprawnie. To, co gdzieś tam jest w tym procesie oddane Bogu, to ma szansę właśnie się rozwinąć. Więc Boże Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas, za to, że dałeś nam taką przestrzeń właśnie rozwoju, przejrzenia się naszej wewnętrznej dziewczynce. Dziękuję Ci za Panią Martę, która przeprowadziła nas przez ten proces. Dziękuję Ci za każde poruszone serce. Dziękuję Ci za to wszystko, co się w nas odblokowało i proszę Cię, abyś dodał nam każdej z nas odwagi, aby wejść w ten proces, aby być może odnaleźć odpowiedniego terapeutę. Daj nam, Panie, odwagę, abyśmy weszły właśnie w ten proces rozwoju wewnętrznego, abyśmy mogły skonfrontować się ze swoją przyszłością, ze swoimi potrzebami, lękami, z tym wszystkim, co nas ogranicza przed tym, żeby wejść w to powołanie, które dla każdej z nas masz. Właśnie tego wejścia w pełnię kobiecości, w pełnię człowieczeństwa, życia w wolności. Przyjdź, Panie, ze swoją miłością do każdej z nas i to wszystko, co się w nas uruchomiło może podczas tego spotkania, być może jakieś wspomnienia przyszły. Proszę Cię, przyjdź i zapieczętuj to wszystko w Twoim sercu. Proszę Cię, chroń nas, obmywaj nas, Jezu, swoją przynajświętszą krwią, aby żadne złe moce nie miały do nas dostępu. I Ciebie, Maryjo, prosimy, abyś wypraszała dla każdej z nas serca otwarte na łaskę, serca otwarte na miłość, serca pokorne, które właśnie w pokorze tworzą relacje
z samą sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chciałabym podziękować Pani Marcie za to, że zgodziła się wziąć udział właśnie w tym spotkaniu. Być może nie pierwsze, nie ostatnie, tutaj w ramach tych kobiecych poniedziałków. Bardzo dziękuję Pani Marto za właśnie taki ogrom mądrości, takiej terapeutycznej, właśnie takiego doświadczenia też życiowego, takiej mądrości życiowej i tego świadectwa też, że psychoterapeuta właśnie zanurzony w Bogu, no właśnie też jak pięknie może przeprowadzać przez ten proces właśnie tego rozwoju integralnego, więc bardzo dziękuję Pani Marto za obecność. Dziękuję też księdzu Pawłowi, który nam transmitował tą transmisję, że mogliśmy tutaj naprawdę łączyć się w formie online. Dziękuję każdej osobie, która zaangażowała się w udostępnienie, jeżeli chcesz, aby właśnie ten przekaz poszedł dalej, to teraz jeszcze jest moment, abyś mogła to udostępnić na swojej tablicy. I chciałabym zakomunikować, że w naszych spotkaniach poniedziałkowych nie mamy przerwy wakacyjnej. Oczywiście będzie to tematyka troszeczkę luźniejsza, ale bardzo ważna dla nas kobiet. W lipcu, jeszcze nie ma konkretnej daty, będziemy informować na Facebooku i na naszej stronie internetowej, będzie spotkanie dotyczące pielęgnacji naszej twarzy. A w sierpniu, tu jest data, 9 sierpnia, spotkamy się z dietetykiem. Więc, drogie panie, zapraszam już teraz serdecznie do śledzenia naszego fanpage'u Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca i naszej strony www.przyjacieleoblubieńca.pl. W opisie na YouTubie, a później też się pojawi na Facebooku, są linki do wartościowych książek w tematyce kobiecej, w kontekście rozwoju duchowego, ale też psychologicznego, więc zachęcam, żeby kliknąć właśnie w opis. Jeżeli chcesz się rozbijać właśnie jakąś lekturą wartościową, to zachęcam do zakupu książek w naszym sklepie duchowym, sklepduchowy.pl. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za poświęcony czas i życzę właśnie takiego odważnego wchodzenia w ten proces rozwoju. Życzymy dobrego wieczoru i pozdrawiam.